My, jako dochodziciele krzywd wyrządzonych Bogu naszemu i Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, postanawiamy, aby język jego nikczemny, którym Pana Boga obrażał, wyrwany został. Ręka jego, co obelgi wypisywała, odcięta i wraz z księgą wyklętą spalona. Na koniec zaś sam potwór bezbożny, ścięty i w popiół obrócą. Dobra jego zaś sprawiedliwym wyrokiem rozdzielone zostaną pomiędzy denuncjatora Jana Kazimierza Brzoskę, a skarb Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Tak zatem kończą ci, co przeciwko istnieniu Boga naszego występują. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fu! Potworze! Każdy myśli, że on zepnie. Aha. Czekaj, ja będę mówił. Co? Potworze! Czy wyrzekasz się ateizmu? Nigdy, przenigdy będę trwać w prawdzie, że Boga nie ma. Nigdy, przenigdy. Bo prawdą jest, że Boga nie ma. Musimy trwać w prawdzie. Zatem co ja mogę? Kacie, czyń swoją powinność. Postanowieniem komisji sejmowej język jego nikczemny, którym Pana Boga obrażał, wyrwanym będzie. Ręka jego, co obelgi wypisała, odcięta zostanie. A na koniec potwór niezbożny ściętym zostanie. Tak kończą ci, co przeciwko istnieniu Boga naszego występują. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Idźcie, ofiara spełniona.